Taka zasada STW obowiązująca na wszystkich imprezach STW. Wchodzimy z ryby. Dobrze. Tak jest. Brawo. Nie ma czytowania. For the entry, the run-up is really, really short. So if you're pulling the handbrake, you're going to be slow. I want to see either just raw power or kicking the clutch or something. I want to see something that's going to accelerate you into the corner, not something that's going to slow you down. All right? All right. Sezonu jeżdżę w Valvolentu Drift Team. Był to dosyć duży transfer jak na polską scenę driftu. Ogólne moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne, począwszy od mechaników, fotografów, kończąc na zawodnikach, których podejście jest jak najbardziej profesjonalne. Są to zawodnicy z dużym doświadczeniem, na pewno jest to strona w drifcie, w którą chcę się kierować. Na dzisiejszej imprezie mieliśmy małą awarię mojego samochodu. Usterkę niestety nie do końca dało się na szybko to naprawić. Jak wiadomo, były to zawody jednodniowe, także mieliśmy trochę mało czasu. Usterkę w miarę naprawiliśmy, można było autem jechać, ale ponieważ nie były to mistrzostwa Polski, postanowiliśmy nie ryzykować jakimś tam dalszym uszkodzeniem silnika, odpuścić sobie i pojechać autem pożyczonym od Grześka, za co mu bardzo dziękuję. Jak wiadomo, jest to bliźniacza konstrukcja, także jeździło mi się jak swoim. No i co widać w sumie po tym trzecim miejscu, myślę, że zrobiłem swoje. Moi drodzy, Marcin Moskinek, Pulsar Blinding Team, Mateusz Włodarczyk. Zwycięzcą Pucharu STW 2012 roku zostaje Marcin Moskinek, Pulsar Blinding Team! Brawo dla zawodników, dali czadu, było fantastycznie! Ale przecież on nie podał wyniku, tak? Ojcze Adamie, uścisk. Dawid!
Dawid, może zobaczyć twoją kartę, kurde, bo... To jest napisane Mospinek, o co tu chodzi? Jest skreślone, o co tu chodzi? Ale poznałem się ciebie. Kto go nie robi? Kurde, ostatni raz ci się to udało. A kto wygrał? No moc! Pokaż mi. Mam! Na pewno! Na pewno! Dobra! Ty dzisiaj to nie znam! Okej! After Jeżeli się uda na koniec... And he said chicken in Polish?